Witam was w trzecim odcinku Draft to Glory. Dzisiaj gramy draft czarnego piątku, a więc zgodnie z tradycją wychodzenia najlepszych ifów to właśnie te karty będą miały u nas pierwszeństwo. Czy tego drafta uda się wygrać, czy wreszcie zarobimy dużo monet? Pora to sprawdzić. Także moi drodzy, jeżeli chodzi o ostatni odcinek, to tutaj sprzedaliśmy oczywiście wszystkie te karty, to możecie zobaczyć. Część zawodników niestety dalej pozostała niesprzedana, tak samo jak kart jednorazowych, to dalej gdzieś tam u mnie w klubie widnieje i to dalej sobie będę zostawiał. Natomiast w zadaniach czekała nas kolejna niespodzianka od EA, 1500 monet za wystawienie 100 piłkarzy, także to również mi się podoba, bo zwiększa nasz całkowity budżet, który w tym momencie wynosi 25 tysięcy monet. A tak właściwie to budżet zostanie na poziomie 10 tysięcy, ponieważ te 15 wydajemy w tym momencie na drafcika. Widzowie na streamie zdecydowali, że lecimy dzisiaj w formację 4-2-2-2, także sprawdźmy ją i zobaczmy. Nie zaczynamy niestety od żadnego dobrego informa, ale co więcej, problem jest taki, że na przykład zaczynamy od Winiego, który nie będzie miał miejsca w podstawowej jedenastce. Mimo wszystko weźmy tego Winiego, najwyżej będzie wchodził nam z ławki i lećmy od razu do napadu. Zobaczmy, czy tutaj jakaś ciekawa karta się pojawi, proszę bardzo. Mamy wysoko ocenioną Samker, mamy Koreę, którym gra się fenomenalnie. Ale no, myślę, że ten Rodrigo ma szansę pojawić się na przykład w takim evencie czarnego piątku jako właśnie wysoko oceniona karta inform, także zgodnie z zasadami bierzemy sobie go do naszej drużyny. Był napastnik, to lecimy do środka pola, zobaczmy defensywnych pomocników. No i tutaj teoretycznie myślę, że żadna z tych kart nie ma szans, ale i tak weźmy Douglasa Luisa, bo po prostu jest najlepszym zawodnikiem. Drugi środkowy pomocnik defensywny, czy tu jest coś ciekawego? Guardado pod zgranie, słuchajcie. W takim razie środkowy pomocnik ofensywny. Tu może być coś fajnego, ale nic fajnego się nie kryje. Dobra, weźmy tego Havertza. A drugi SPO. I tutaj też nic nie ma. Będzie Viera. I zakończmy formację ofensywną jakimś dobrym napastnikiem. I o nie! I takiej sytuacji się właśnie bałem. Takiej sytuacji się właśnie bałem, ale nie mogę wziąć. Nie mogę wziąć Kyliana Mbappe w wersji Trail Blazers tutaj, mimo tego, że jest to fenomenalna karta. Muszę wziąć Griezmana, takie są zasady tego draftu. Griezmann jak najbardziej może się pojawić w evencie czarnego piątku, także wybieramy gracza Atletico. I już się będą ze mnie śmiali w filmie. Może ten Mbappe do nas jeszcze wróci w informie, a my przechodzimy na środek obrony i patrzymy, czy tutaj będzie coś ciekawego. Dobra, tu decydujemy się na Kalulu, tego gościa nie musimy brać, no bo on nie będzie w tej topowej drużynie, także zasady go nie uwzględniają. Bierzemy Kalulu i zobaczmy, kto będzie jego partnerem w środku defensywy, a tu niestety bez żadnej ciekawej karty, no to musi być Akanji tak czy inaczej. Lewa obrona, tutaj przydałby się Teo Hernandez, zobaczmy tylko, czy on będzie. Oj, 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 nie ma Teo Hernandeza. Ale jest Roberto Carlos, na szczęście nie ma żadnego informa, także bierzemy sobie Brazylijczyka. I dopełnijmy obronę, prawa strona, tutaj mamy Klausa. Normalnie wziąłbym pewnie tutaj Di Lorenzo, natomiast tak się zastanawialiśmy z czatem, raczej Klausa nie będzie w tej drużynie, ale weźmy go, żeby było sprawiedliwie do składu, także no, robi nam się tutaj coraz więcej ifów w naszej podstawowej jedenastce. Od razu możemy sobie wybrać bramkarza, zobaczyć, czy tutaj też jakiś inform ciekawy będzie. Ifa nie ma, ale jest Menion, którego spokojnie mogę tutaj zabrać i dzięki temu Kalulu już zyskuje pełne zgranie. Dobrze wygląda ta jedenastka, tak szczerze. Potrzebuję jednego ofensywnego zawodnika i mogę tym grać. Lecimy w takim razie z ławką, zobaczmy tutaj jakiś mocny zawodnik. I tak naprawdę mogę wybrać sobie dowolnego z tych informów. No to słuchajcie, to ja biorę w takim razie Di Marco, bo on mi tutaj fajnie wejdzie za Akanjiego jako środkowy obrońca. Może nie ma tak dużo zgrania, no ale jednak wyżej oceniony zawodnik i inform, a o to w tym drafcie chodzi. Zobaczmy, czy druga pozycja związana z obroną też będzie taka mocna. No niestety nie. Teraz przechodzimy do środka pola. Tutaj może być różnie. Weźmy tutaj Frimponga, bo też mógłby teoretycznie się pojawić w takiej drużynie najmocniejszych ifów. Kolejna pozycja i tak na zmianę. Raz oddaję, raz nie oddaję. I teraz coś dobrego na napad by się przydało, ale czy coś takiego będzie? Dobra, razem z czatem, słuchajcie, zdecydowaliśmy, że Politano raczej nie będzie w tej najlepszej drużynie, tak samo jak Murphy i Szalaj. Także weźmiemy sobie nową kartę, czyli Karamoa. Co w kolejnym wyborze? O! Eusebio, witam pana serdecznie, ale oddało, w ogóle nie spodziewałem się po tych pierwszych trafach, że tutaj na końcu będzie się krył Eusebio, ale bardzo dobrze. No i teraz ta drużyna naprawdę będzie mocno wyglądała, a coś jeszcze oczywiście dalej możemy trafić. Tu weźmy Raspadoriego, ale super moi drodzy ten Eusebio. Ej, ten Di Maria się nam trafia trzeci raz, to też go weźmy. W kolejnym piku już mamy zawodnika, który może się pojawić w takiej drużynie, weźmy go Sterling. Drugim naszym bramkarzem, który raczej tak nie wejdzie do tej drużyny, a może być Musso. I ostatni pik moi drodzy, ostatni zawodnik z pola, który do nas dołączy.
łączy to Memphis Depay, bo ma najwyższą ocenę ogólną. Menadżer z Włoch, dzięki czemu mamy ostatecznie 27 zgrania. No i ten draft kolejny raz wygląda naprawdę solidnie, także spróbujmy go wygrać. Oj, Ginola, Eusebio, Mbappe, dobry napad u rywala. Wiera, ale znalazł tam Griezmana, Griezmann, to powinna być bramka. Vini, bok boiska. Vini znajduje tutaj Eusebio, Eusebio w polu karnym, Eusebio 1-0. Usuwali, Eusebio w polu karnym, Eusebio, dwójeczka. Eusebio ładnie do Rodrigo, szkoda. Vinicius Junior. Ale patrzcie to, jaki Vini ma dribbling z piłką przy nodze, po prostu się nim biegnie i jest rzut karny. Eusebio, nice. Hat-trick chyba, nie? Portugalczyka. Pięknie, mamy pierwszy rage quit. Dobra, czas na mecz numer 2 i znowu rywal ma Eusebio. Ja nie wiem, on chyba w każdym drafcie leci. No i to jest ładne rozegranie. Douglas Lewis, 1-0, wreszcie. Dobra, musimy zdobyć wreszcie gola. Zobaczmy, czy to się uda tutaj. Eusebio. Eusebio, najbliższy słupek. Dobra, bo za długo się bawiłem w tym meczu, naprawdę. Griezmann, 3-0. I jeszcze jedna bramka, tak jest. Nie no, psycha. Psycha z papieru rywala niestety. Let's go, 3 samobuje i mamy kolejny rage quit. Dobra obrona. Uuu, Hulit, Eusebio? Nie, bez Eusebio tym razem. Ojejku, jakieś problemy z połączeniem mogą być w tym meczu. Kurde, są ścinki w tym meczu, wiecie? Ten mecz się gra znacznie gorzej niż dwa poprzednie. Aj, będzie ciężko na tym opóźnieniu. Vini, super piłka, pytanie czy nie było spalonego? Nie było spalonego, Eusebio, tylko dlaczego tak lekko? No ale piłka i tak przechodzi, 1-0, uff. Rywal bankowo zmiany robi, jestem przekonany, że nie wyjdzie. O, a jednak wychodzi, ej. Może on też miał tak strasznie złe połączenie jak ja i dlatego wyszedł. Naprawdę grało się tragicznie. Ale draft bez straty gola trwa. Rywal przewinął skład, także nie wiemy, no ale jest Eusebio, także... Także tak jak mówię, Eusebio prawie wszędzie, chyba Pele jest jako ten tutaj drugi napastnik. Także naprawdę mocna drużyna, tak jest, Pele, ajajaj, będzie ciężko. I Ribery jeszcze. Zawsze w tych finałach trafiam na jakieś porąbanie dobre składy. Ależ akcyjka, Eusebio idealnie z piłką przy nodze i strzela bramkę, let's go. No ale dlaczego tak się obrona zachowała, no tak się rozsunęła, szkoda, 1-1. A no, no właśnie, ja tu podaję z pierwszej piłki do tyłu, ja tu już podawałem, nie? A on mi zrobił, no już rozumiem, dobra, no, tak miałem, co tam się wydarzyło, już wiem co się wydarzyło. Oj, nie mogę tak agresywnie wychodzić. Do rywala, bo to się będzie kończyło bramką. Brawo dla niego. Będzie mega ciężko, gość jest zajebisty, naprawdę. Jest Vini. Jest Vini, jest Vini, jest 2-2. Pele, ależ to zrobił. Szkoda bardzo. Rodrigo, ależ poszedł i wyrównał, i wyrównał. No i dostałem glitcha. Dobrze, no, dobrze zagrał. Niestety, cofnąłem się obrońcą, ale tym razem to nie wystarczyło. Jeżeli drugi obrońca ma 3 IQ, to nie działa. Oj, ostatnia akcja rywala i nawet tutaj ostatnia akcja kończy się bramką. GG, no cóż, bardzo dobry, wręcz idealny skład rywala w połączeniu też z bardzo wysokimi umiejętnościami sprawia, że przegrywamy pierwszy mecz w całej tej serii. Ale no muszę to powiedzieć, naprawdę bardzo, bardzo dobry oponent i szkoda, szkoda, że tak to się kończy. Ale mamy w takim razie nagrody za 3 winy, też okej. Oby oddało w takim razie w paczkach. Pierwszy raz nie są to paczki za wygrany draft, tylko za finał draftu. Dwie paki tym razem przed nami, do tej pory nie mieliśmy żadnego jakiegoś ultra mocnego trafu. Oby się to w tym momencie zmieniło. Duża złota paczka premium, jako ta pierwsza, nie ma karty specjalnej, ale jest Francja, lewy pomocnik, ojojoj. Boję się, że my w tej serii to nie uświadczymy walkoutu, naprawdę. Jest tak źle z tymi paczkami, to
ta seria bardzo pokazuje, jak nie opłaca się wygrywać draftów, albo jak nie opłaca się grać draftów, no bo widzicie, jakie dostajecie za to nagrody. Wszystko poza tymi itemami, które teraz widzicie, zostało wysłane na listę transferową, to możemy skwikselować, bo tych rzeczy i tak nikt nie kupuje. I czas przejść do drugiej paczki z samymi piłkarzami, 12 kart i zobaczmy, tutaj również bez karty specjalnej jest Polska. No i jest to Piotrek Zieliński, także troszkę wyższa ocena. Ale dalej, no mimo tego, że Piotrka szanujemy, no to nie możemy powiedzieć, że w tej paczce jakoś oddało, bo karta 83 to zdecydowanie nie to, czego szukamy. Nie ma niestety tutaj żadnego Mendiego jeszcze. Jest bardzo... Oby w kolejnym odcinku udało nam się zgarnąć jakieś potężniejsze karty, bo naprawdę robimy fajne bilanse w tych draftach, ale nie wpada za dobrze. Także trzymam kciuki, że wreszcie może nawet z nagród trafimy jakąś eventową kartę. Tymczasem zostawiajcie oczywiście łapki w górę, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Wpadajcie na moje streamy, bo tam się dzieje naprawdę dużo. Link pozostawiam w opisie. A teraz już się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie. I piona!